Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Dziś zaczynamy drugą część Adwentu. Te 8 dni przed Narodzeniem Pańskim rozpoczyna czas intensywniejszego przygotowania się do świąt, a czas ten rozpoczynamy od słuchania rodowodu Mesjasza. Słuchając tych 42 imion przodków Jezusa, począwszy od Abrahama, a skończywszy na Józefie, mężu Maryi, z której narodził się Jezus, uświadamiamy sobie, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, potomkiem Abrahama, ojca wiary w jedynego Boga. Te 17 pierwszych wersetów Ewangelii według świętego Mateusza obejmuje czasy niemal 19 wieków historii Izraela, narodu wybranego przez Boga, wybranego właśnie po to, aby w domu Józefa, męża Maryi, na świat mógł przyjść Mesjasz, Zbawiciel całego świata. Jak od jednego człowieka, Adama, bierze początek cała ludzkość, tak od jednego człowieka, Jezusa, nowego Adama, bierze początek nowa ludzkość. Jezus jest ośrodkiem całej historii ludzkości. To właśnie od dnia Jego narodzin mierzy się czas, a poszczególne lata nazywane są przed lub po narodzinach Chrystusa. Dokładnie taki sens ma ten dzisiejszy fragment dobrej nowiny. Wszystko zmierza do Chrystusa lub od Niego wychodzi. Nic nie może pozostać obojętne wobec Jezusa Chrystusa. Sens starotestamentalnych wydarzeń odnajdujemy w Jego osobie. Rozumiemy sytuację, słowa i zdarzenia z życia patriarchów i królów izraelskich jedynie patrząc na nie z perspektywy tego wydarzenia, jakim jest Jezus z Nazaretu, prawdziwy król całej ziemi i patriarcha całej ludzkości.